Mój ulubiony serial, mogę powiedzieć trzy, powiem trzy. Grey's Anatomy, Private Practice i Modern Family. Czyli raczej te zagraniczne i dwa z nich to są medyczne. A dlaczego akurat taka tematyka? Jakoś bardzo lubię oglądać. Ja ogólnie uwielbiam szpital, chirurgię. Co prawda nie wybieram się na studia na medycynę, ale uwielbiam te tematy. Naprawdę po prostu kocham oglądać takie rzeczy. A czy ty jako aktorka chciałabyś wystąpić w filmie bądź serialu właśnie o takiej tematyce? Chciałabym. Jakbym miała szansę, to bym chciała. Może nie chciałabym być pacjentem, który zagra w dwóch odcinkach i umrze czy coś, ale jakbym miała być lekarzem, to bardzo chętnie bym się uczyła tego, co mam powiedzieć, jakie tam są jakieś doległości, więc bardzo chętnie. A propos seriali, jesteś widzą znana przede wszystkim oczywiście Zosi z rodzinki.pl. Jak ty się z tym czujesz, że wiele osób nadal kojarzy cię z tą malutką Zosią? Faktycznie tak jest, że najczęściej jestem z tą Zosią kojarzona i porównywana, o matko, była taka malutka, teraz jest taka duża. Jak się z tym czuję? Szczerze, jestem do tego przyzwyczajona po prostu. Ale jakby cieszę się w sumie trochę, że ta Zosia i ta rodzinka nadal ze mną jest gdzieś. A czy ostatnio skończyłaś 18 lat, już trochę minęło, czy nie przeszkadza ci to na przykład, czy spotykasz się z komentarzami, które nawiązują do tego, że przecież dalej jesteś małą dziewczynką, która dopiero co grała w rodzince.pl, gdzie teraz już jesteś pełnoletnią kobietą i czy ta zmiana wizerunku jakoś odbija się na przykład w komentarzach? Bardzo rzadko, ponieważ mam takie szczęście, że grupa moich obserwatorów jest naprawdę jest cudowna, bardzo pozytywna, wspierająca, ale bywa tak, że ktoś pisze, że właśnie o matko, taka jakaś, nie wiem, mała, młoda, czy ledwo była mała, a już wstawia zdjęcie, na którym widać jej ramię i brzuch. No właśnie. No, dokładnie. Komentarze na przykład, że Emilia Dankwa pokazała brzuch na evencie, jak mam dosłownie top tyle ostając od spodni, to jest codzienność, ale trudno, no. Ja pamiętam też, wiesz, komentarze odnośnie twojej studniówki, odnośnie twojego stroju, też pojawiały się oczywiście pozytywne opinie, ale pojawiały się też takie, że jak to, a przecież jesteś już pełnoletnią osobą, więc byłam bardzo ciekawa, jak ty to wszystko odbierasz. Dokładnie. Na szczęście mam wrażenie, że większość komentarzy również była pozytywna, ale ludzie się bardzo zbulwersowali a propos mojego wycięcia na nogę, które było wręcz zaszywane, żeby było mniejsze niż było oryginalnie, oraz rozcięcia na klatce, które było idealnie na mostku, więc również nie pokazywało nic. Jakbyście zobaczyli kreacje niektóre, które ja widziałam, no to naprawdę moja to było nic. Można byłoby się bardziej przyczepić. Dokładnie. A zacznijmy od tego, że po co się przyczepiać w ogóle? No ale... Hejt to jest hejt. Chyba moda w tym czasie na hejt to jest po prostu... Chyba, no niestety. Pozostając przy rodzince.pl, jestem ciekawa, czy oglądałaś może już te najnowsze odcinki programu Czas na Show Drag Me Out? Tak, oglądałam pierwszy, podczas drugiego nie było w domu niestety, ale faktycznie oglądałam, tak. I właśnie w tym programie pojawia się Tomasz Karolak. Jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz. Akurat niestety widziałam tylko pierwszy odcinek, a Tomasz Karolak jest chyba od drugiego, tak mi się wydaje. Drugi niestety przegapiłam, ale będę nadrabiała. Co o tym uważam? Uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł i powodzenia życzę. Myślisz, że sprawdzi się? Myślę, że tak, że jeśli się chce coś zrobić, jeśli się chce, to się da, więc uważam, że jeśli będzie chciała, to na pewno. A jakie ogólnie jest twoje stanowisko odnośnie osób LGBT albo osób mężczyzn, którzy przebierają się za kobiety, występują jako drag queens? Ja jestem bardzo otwarta, uważam, że nie ma czegoś takiego jak nietolerancja, nie powinno być czegoś takiego. Ze względu na płeć, czy kolor skóry, czy właśnie, nie wiem, kto się komu podoba, czy kto z kim jest. Ja uważam, że rozmowa o tym jest zadanie bez sensu i po prostu najważniejsze jest to, żeby była miłość na świecie i kochajmy tego, kogo chcemy kochać i w ogóle po co się na tym zastanawiać. Więc jestem bardzo otwarta na wszystkie takie rzeczy, tak. Prawie trzy tygodnie temu był pierwszy odcinek tegorocznej edycji Tańca z Gwiazdami. Czy ten program oglądasz? Również oglądam. Tak, ja lubię takie programy telewizyjne, tylko że niestety nie bardzo, znaczy niestety. Niestety mnie często nie ma w domu, bo wychodzę w fajne miejsce, ale niestety dlatego czasami nie mam możliwości obejrzenia niektórych takich programów, ale widziałam kawałek odcinka i będę nadrabiała wszystko na pewno w wolnym czasie. W tej edycji pojawia się Maciej Musiał z rodzinki.pl, twój kolega z rodziny, że tak to zaznaczę. Czy kibicujesz mu? Oczywiście, tak, ja wspieram i widziałam przepięknie tańczą, bo właśnie jeśli nie widzę w telewizji, to widzę na Instagramie. Potem, więc jedno
jednak jestem zorientowana trochę, tak. Czy myślisz, że Maciek ma szansę, żeby dojść do finału w tym programie? Oczywiście. Widziałam bardzo dużo pozytywnych komentarzy odnośnie jego tańców, i zarówno pierwszego, jak i drugiego. I rzeczywiście pojawiają się takie opisy, jak że w stylu, że Maciek powinien to po prostu wygrać. Że nie dość, że jest młodym człowiekiem, utalentowanym, wspaniały aktor, to jeszcze pokazuje swoje taneczne umiejętności. Dokładnie, więc ja trzymam kciuki. A czy jeżeli ty byś dostała propozycję wystąpienia w Tańcu z Gwiazdami, zdecydowałabyś się? Myślę, że tak, że w sumie ja lubię takie nowe jakieś historie, przygody, próbowanie nowych rzeczy, więc na pewno byłabym trochę zestresowana na początku, ale myślę, że bym się zgodziła, tak. A myślisz, że byłabyś w stanie na przykład zdecydować się na zmianę wizerunku? Twoje włosy, twoje piękne włosy są poniekąd twoją wizytówką, jakby każdy widzi te burze loków. Czy na przykład gdybyś dostała propozycję zagrania w jakimś serialu bądź filmie, to zdecydowałabyś się na przykład zmienić ich wygląd? Pytanie, czy obciąć, czy przedłużyć, czy wyprostować? Cokolwiek, jakaś taka, ale mogłoby to być drastyczne, na przykład ścięcie na krótko, co wtedy? Powiedziałabym trochę, że to zależałoby bardzo od właśnie tej produkcji. I ciężko teraz stwierdzić, musiałabym się na to zastanowić, ale znaczy ogólnie jestem otwarta na zmiany. Może nie chciałabym, żeby były nie wiadomo jak drastyczne, ale ogólnie byłabym w stanie coś zmienić, trochę tak. Na ten moment twojego życia, czego mogłabym ci życzyć? Jakie jest twoje marzenie na najbliższy czas? Dziękuję za takie pytanie. Powiedziałabym może, że spełnianie marzeń, podróży i pozytywnych wyników matury, bo to już niedługo. Właśnie, teraz matura. Jak idą przygotowania do matury w takim razie? Idą, może nie aż tak intensywnie, jak powinny, ze względu właśnie na to, co robię, ale oczywiście, że się przygotowuję, tak. Czyli dajesz radę połączyć, no właśnie, często pojawiasz się na tak zwanych salonach, więc jak ty to robisz, że ty godzisz tę naukę razem z wszelkiego rodzaju eventami? Nie jest to skomplikowane? Czasami jestem zmęczona, wiadomo, jak nie wiem, wrócę skądś późno, to wiadomo, że nie szybko myślę, trochę mi się wtedy nie chce zajmować jakimiś skomplikowanymi rzeczami, ale staram się to łączyć tak jak powinnam. A czy masz już plany co po maturze? Czy już doprecyzowałaś, co chciałabyś robić dalej? Tak, chcę iść na studia, zostaję jednak w Warszawie, w Polsce i najchętniej na marketing, reklamę, media, coś takiego, czyli coś, co robię też. Czyli coś właśnie chciałam mówić, że coś, co robisz, że zostaniesz wśród swoich zainteresowań. No dobrze, kochana, w takim razie życzę ci spełnienia tych marzeń, najlepszych wyników na maturze i wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, za miłą rozmowę. Miła była ci rozmowa. Dzięki.